naprawdę to, o czym rozmawialiśmy z Karoliną na początku, jest ważne, że ty naprawdę wierzysz w jakość swojej muzyki i w siłę swojej muzyki i talentu. No wiesz, jakbym tego nie miała, to po co bym miała wydawać? To ja bym chciał zrobić taką przewrotkę. A zróbmy, pokażesz tam fragment swojej nowej płyty i potem pogadamy o płycie nowej? A, jasne. Żeby zamknąć, tak? Karolina, przyjdziesz tutaj do mnie? Bo no tutaj musimy, byśmy musimy bardzo prosimy zaprosić o gitarzystę, tak? Bardzo tak. Prosimy. Z zespołu metalowego muzułmańskiego. Krzysztof Zagajewski. Czołem, witaj, dzień dobry. Dobra, to powiedz, ja co to będzie. Znajdę tylko w staniku odsłuch. Uwaga. Dobrze. Powiedz, co to będzie. Czy to będzie z tej nowej płyty? Tak, to będzie z tej oto nowej płyty. Będzie to utwór Epoka X. Okej. Okay. A czy to wiesz, niestety, że ja... Niestety bardzo na czasie. A wiesz, że ja jestem... Poczekaj, jeszcze mikrofon. Gdzieś tu był mikrofon. Karol, nie usiadłaś na mikrofonie? Nie, tu jest. To jest ten? Tak. A czy wiesz, że ja jestem ojcem duchowym twojego duetu z... Tak, ty jesteś swatem naszym. Ja jestem swatem. Ja tutaj zapytałem ciebie, z kim chciałabyś zagrać. Ty powiedziałeś, że z Roguckim. Ja zapytałem Roguckiego, tak, z kim chciałby zagrać. On powiedział, że z Brodką i was połączyłem. Jestem swatem. Genialny swatem. Dobrze. Ale świetna jest ta piosenka, którą nagrała z Roguckim. Nie, utwór jest, znaczy bardzo jest, dobra. Tak. No to nie jest utwór na remiksy do gajowskich klubów, ale jest fajny, jest szlachetny. Bardzo mi miło. No dobrze, to ja zapowiem. Panie, panowie z nowej płyty o trudnej nazwie. Jaka to jest nazwa? Regnum. O trudnej nazwie Regnum. Tylko u mnie Natalia Nykiel i jej przystojny gitarzysta. Wielkie brawa! Ile ma lat najstarszy człowiek, jak przeżył ten świat? Czy ma w sobie strach, jakiś żal, krawędzie dnia? Ile odcieni ma zachód i wschód, gdy mówisz, ja zmieniam się w róż? Niepewność to grunt, a reszta to czas. Bez zapowiedzi trafiło w nas, gdy u ciebie jest świt, u mnie zmierzch budzi mgły. Za impulsem mruk, bo jutro to skarb. Bez zapowiedzi powie nam pas. Wciąż mam tę myśl, że nas świat zbliży dziś. Ile to raz? Czy to coś pełnego, czy dopiero start? A może już prawie nie ma nic, jak patrzeć na czas? Czy żyć tylko teraz i tu, czy planować maj? Odpowiedź złóż ze swoich snów, jeśli ten rok jest początkiem epoki X. To czy wciąż da się żyć przez 50 lat z jednym kimś? Czy zdążę mieć luz, spłacić tysiące za dom? Czy kochać aż tak, skoro ma nie być na stół? Niepewność to grunt, a reszta to czas. Bez zapowiedzi trafiło w nas, gdy u ciebie jest świt, u mnie zmierzch budzi mgły. Za impulsem ruch, bo jutro to skarb. Bez zapowiedzi powie nam pas. Wciąż mam tę myśl, że nas świat zbliży dziś. Brawo! Brawo! Dziękujemy. Dziękujemy ci bardzo.